Dużo się teraz dzieje na świecie: Afganistan, Kazachstan, Iran, ale swoją rewolucję przeżywa również Sudan, i myślę, że warto o Sudanie opowiedzieć. Al-Bashir rządził krajem od 1989 roku, kiedy to poprowadził udany zamach stanu przeciwko wybranemu, ale coraz bardziej niepopularnemu ówczesnemu premierowi al-Mahdiemu. Międzynarodowy Trybunał Karny oskarżył al-Bashira za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w zachodnim regionie Darfuru. Odkąd reżim Bashira przejął kontrolę nad krajem w 1989 roku, opozycja była bardzo zaciekła ze strony wszystkich partii politycznych z powodu opresyjnej polityki islamistycznej i haniebnego łamania praw człowieka. Wiele nieudanych prób zamachu stanu, protestów i strajków potraktowano niezwykle surowo, a kluczowi członkowie opozycji, tacy jak al-Mahdi, Medani czy Abu Isa, zostali aresztowani i wydaleni z kraju. W styczniu 2018 roku na ulicach Chartumu, stolicy Sudanu, rozpoczęły się masowe protesty przeciwko rosnącym cenom podstawowych towarów, w tym chleba. Protesty szybko narastały i znalazły poparcie różnych partii opozycyjnych. Do protestów włączyły się także ruchy młodzieżowe i kobiece. Rząd Sudanu zdewoluował lokalną walutę i zniósł dotacje na pszenicę i elektryczność. Gospodarka Sudanu borykała się z problemami od czasu objęcia władzy przez Arbashira, ale stała się coraz bardziej niespokojna po secesji Sudanu Południowego w 2011 roku, który do tej pory stanowił ważne źródło waluty obcej ze względu na wydobycie ropy. Dewaluacja funta sudańskiego w październiku 2018 roku doprowadziła do gwałtownych wahań kursów walutowych i niedoporu gotówki w obiegu. Częstym widokiem były długie kolejki po podstawowe towary takie jak benzyna, chleb, a także ciężko było dostać gotówkę z bankomatów. Sudan Miał około 70% inflacji ustępując jedynie Wenezueli. W końcu 19 grudnia 2018 roku w kilku sudańskich miastach wybuchła seria demonstracji, częściowo z powodu rosnących kosztów życia i pogorszenia warunków ekonomicznych na wszystkich poziomach społeczeństwa. Protesty szybko przekształciły się z żądań pilnych reform gospodarczych w żądania ustopienia prezydenta al-Bashira. Gwałtowna reakcja rządu na te pokojowe demonstracje wywołała międzynarodowe zaniepokojenie. 22 lutego 2019 roku Al-Bashir ogłosił stan wyjątkowy i rozwiązał rządy krajowe i regionalne, zastępując je oficerami wojskowymi. 8 marca Al-Bashir ogłosił, że wszystkie kobiety uwięzione za protesty przeciwko rządowi zostają zwolnione. Na początku kwietnia protesty znowu wybuchły, a 10 kwietnia widziano żołnierzy osłaniających protestujących przed siłami bezpieczeństwa. Za 17 kwietnia wojsko odsunęło Al-Bashira od władzy w wyniku zamachu stanu. Żołnierzami, którzy opowiedzieli się przeciwko Al-Bashirowi, dowodził Ahmad Ibn Alfa. Po odsunięciu Al-Bashira od władzy kontynuowano protesty uliczne organizowane przez demokratyczne grupy opozycyjne, wzywające tymczasową Radę Wojskową do natychmiastowego i bezwarunkowego ustąpienia na rzecz tymczasowego rządu cywilnego oraz wzywano do innych reform w Sudanie. Negocjacje między tymczasową Radą Wojskową a cywilami doprowadziły do Utworzenia wspólnego rządu przejściowego. Mogłoby się wydawać, że na tym konflikt się zakończy, ale 3 czerwca 2019 roku Siły Zbrojne Sudanu, Tymczasowej Rady Wojskowej, otworzyły ogień do demonstrantów. Była to masakra w Hartumie i doprowadziła do śmierci ponad 128 osób. Grupy opozycyjne odpowiedziały na masakrę i aresztowania przeprowadzając trzydniowy strajk generalny i wzywając do trwałego obywatelskiego nieposłuszeństwa i pokojowego oporu, dopóki wojskowi nie przekażą całej władzy cywilom. 12 czerwca opozycja zgodziła się na wstrzymanie strajku, a wojskowi na uwolnienie więźniów politycznych. Negocjacje wznowiono 5 lipca 2019 roku. Tymczasowa Rada Wojskowa i cywilni protestujący Reprezentowani przez siły wolności i zmian uzgodnili porozumienie, zwane porozumieniem politycznym oraz formę pisemną umowy, która została podpisana 17 lipca. Obie grupy ogłosiły, że będą udzielić władzę nad Sudanem za pośrednictwem instytucji wykonawczych i ustawodawczych oraz dochodzenia sądowego w sprawie wydarzeń po zamachu stanu, w tym masakry w Hartumie, aż do wyboru w połowie 2022 roku. Porozumienie polityczne zostało uzupełnione projektem deklaracji konstytucyjnej, która została podpisana 4 sierpnia 2019 roku. Rada suwerenna została utworzona 20 sierpnia 2019 roku. Abdullah Hamdok został mianowany premierem 21 sierpnia 2019 roku przejściowego gabinetu. Wszystko znowu się skomplikowało w lipcu. 29 lipca siły szybkiego wsparcia, czyli zbrojne ramię wojskowych polityków, otworzyło ogień do studentów w Abeid. Protestujących przeciwko zatrzymaniu transportu publicznego, braku paliwa, braku wody pitnej, rosnących cen towarów i niedostępności chleba. Czterech studentów i innych protestujących zginęło natychmiast, a 50 zostało rannych, w tym ośmiu ciężko. 20 tysięcy ludzi demonstrowało w Chartumie po południu i wieczorem tego samego dnia na znak protestu przeciwko zabójstwom. Tymczasowa Rada Wojskowa stwierdziła, że żołnierze odpowiedzialni za strzelaninę strzegli banku i zostali zaatakowani kamieniami. Sudan Change Now czyli jedna z grup opozycyjnych opublikowała 16 lipca 2019 roku oświadczenie o stanowisku w sprawie konstytucyjnego protestu negocjacyjnego, oskarżając wojskowych o manipulowanie procesem negocjacyjnym i żądając ścigania osób zamieszanych we wszystkie masakry, likwidacji milicji, reformy prawa i reprezentacji wszystkich ruchów walki zbrojnej w porozumieniu politycznym. Finalnie udało się utworzyć rząd przejściowy, o czym już wspomniałem. 14 stycznia 2020 roku sudańskie siły zbrojne stłumiły bunt żołnierzy lojalnych wobec obalanego prezydenta al-Bashira w Chartumie. Były dyrektor Narodowego Wywiadu i Służby Bezpieczeństwa Salagosz został oskarżony o wzniecenie buntu i próbę przejęcia władzy. 9 marca 2020 roku doszło do wybuchu w pobliżu konwoju premiera Sudanu Hamdoka. Ten uciekł bez szwanku. Od tego, co zostało uznane za oczywistą próbę zabójstwa, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ataku nie zostały jeszcze zidentyfikowane. Hamdok z absolutną pewnością utrzymywał, że próba zamachu nie przeszkodzi ani nie zatrzyma przemian w Sudanie, a zamiast tego zachęci do nich. Od czasu rewolucji Sudan osiągnął znaczące demokratyczne zdobycze, które zostały pochwalone przez międzynarodowe organizacje praw człowieka. Na przykład rząd Sudanu uchylił osławioną ustawę o porządku publicznym, która pozwalała policji bić kobiety noszące spodnie. Od lipca 2020 roku Sudan zakazał okaleczenia żeńskich narządów płciowych, zdekryminalizował apostazję, zakończył publiczną chłostę i zniósł 36-letni zakaz spożywania alkoholu przez muzułmanów. Wolność prasy również wyraźnie się poprawiła, o czym świadczy przesunięcie Sudanu o 16 miejsc w górę Światowego Indeksu Wolności Prasy. Rząd podjął również kroki w celu poprawy sytuacji mniejszości chrześcijańskiej w kraju. Swoboda prywatnej dyskusji uległa poprawie, ponieważ nowy rząd rozpoczął proces demontażu inwigilacji epoki al-Bashira. Wszystko szło w bardzo dobrym kierunku, aż 25 października 2021 roku sudańskie wojsko pod dowództwem generała Abdella al burhana przejęło kontrolę nad rządem wojskowym, zamachu stanu i znowu nadeszła wojna domowa. Ale o tym opowiem w drugim odcinku. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii kanał Światowej Biografii. Trzymajcie się. Cześć.